Jesteśmy na kuchni. Chodźcie, zobaczymy, co nam dzisiaj zaserwują. Chodźcie. Cześć, piąteczka. Cześć, witam. Fajnie. No i co robisz? Dzisiaj zrobimy sobie takie tortellacci z kurkami, sezon w pełni, z kozim serem. Super. Sezonowo, świeżo. Ale ekstra, no a pokaż nam, jak to robisz. Wiadomo, ciasto na bazie żółtek i semoliny, rozwałkowane bardzo cienko. Tu już mam jednego zwiniętego. Okay. Bardzo prosta sprawa. Jak to się jeszcze raz nazywa, powtórz? Tortellacci. Tortellacci. Tak. Czyli to jest taki. Aha, czyli to ciasto robisz sam, rozumiem? Tak, zgadza się. Wow. Zgadza się. Od początku do końca. No bo farsz, no to rozumiem. A co jest w farszu, powiedz? W farszu są kurki, jest kozi ser, jest duża ilość koperku. Okay. Więc na pewno będzie smacznie, a przede wszystkim sezonowo. Grzyby się nam zaczynają, więc. A powiedz mi, jak to jest, bo zobacz, wczoraj były takie upały niesamowite, 40 stopni. Dzisiaj jest taki przyjemny temat, 22. Czy to ma jakiś wpływ w ogóle, jak to się ma do jedzenia? Na moją twórczość? Na przykład, no. Nie, wydaje mi się, że w takie cieplejsze dni potrzebujemy jakiegoś chłodnika, czegoś orzeźwiającego, czegoś zimnego, więc najlepiej się wybrać rano do ogródka, ale tam też Cię zabiorę. No właśnie chciało to zapytać, tak? Tak. No to dawaj. Tam też Ci pokażę parę fajnych tematów, które mamy, które wykorzystujemy w kuchni na co dzień. Super, to Michał, to nie żegnamy się, widzimy się w ogrodzie. Widzimy się w ogrodzie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, hej.